Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W zeszłym tygodniu byłem na filmie Logan i bawiłem się wyśmienicie, ale nie spieszyłem się z nagraniem tej swojej opowieści, ponieważ nie chciałem, żeby to była recenzja, ja nigdy nie mam skłonności do recenzji, natomiast lubię sobie pogadać, lubię sobie podyskutować, a na temat tego filmu myślę, że można sobie podyskutować. Jestem ciekaw waszych opinii oczywiście, mam nadzieję, że w komentarzach gdzieś tam je zawrzecie. Zatem zacznijmy w zasadzie od jednej najważniejszej rzeczy. Film bardzo mi się podobał. Byliśmy w kinie w 6 osób. Nie każdy podzielał moje zdanie, natomiast ja bawiłem się wyśmienicie. Dlaczego? Dlatego, że postrzegam Logana bardziej jako opowieść, a nie jako film akcji. Tam przede wszystkim chodzi o historię, która jest opowiadana w sposób spokojny, oczywiście ze zwrotami pewnymi akcji i z takimi mocniejszymi wydarzeniami. Film jest bardzo brutalny i zdecydowanie bardziej niż wszystkie poprzednie filmy w ogóle z serii X-Men i wszelkie marvelowskie, być może z pominięciem Deadpoola, ale Deadpool jest przez Fox, zdaje się, robiony, a nie przez Marvela, więc to już jest zupełnie inna historia. Ale o wielu rzeczach chciałbym powiedzieć. Zatem podobał mi się film jako historia, jako opowieść, jako przemiana bohatera, chociaż przemiana to nie jest ładny wyraz, tego się używa na języku polskim, ale nie ma cienia wątpliwości, że Logan jakąś metamorfozę przeszedł. Spoilerował nie będę, ale wiadomo, jaki to jest superbohater. On jest bardzo chaotyczny, często agresywny, zły, wściekły na cały świat. Różne przygody miał w przeszłości, przygody sercowe także, które mogły wpłynąć na to, że on jest taki rozeźlony trochę. I gdzieś tam przez cały film Logan szuka spokoju. Czy go znajdzie? No zobaczymy. Jeżeli ktoś widział, to wie. Jeżeli ktoś jeszcze planuje zobaczyć, to będzie miał okazję się przekonać. Ale chciałbym oprócz tego, że opowiadam o filmie, opowiedzieć także o dwóch różnych rzeczach. Otóż historia Wolverina rozciąga się na 9 filmów. 9 filmów, które tak naprawdę chronologicznie są bardzo, bardzo skomplikowane. Oto dlatego, że pierwsze części, to pierwsze trzy filmy, X-Men z 2000 roku, potem jest X-Men 2 z 2003, ostatni Bastion. To są takie trzy pierwsze części X-Menów, które nie były przesadnie udane. Możecie o nich zapomnieć. One nie miały miejsca. Dlaczego? Ponieważ potem się przytrafiła kolejna odsłona X-Menów, ta... Pierwsza nowa odsłona to było X-Men First Class, czyli pierwsza klasa, ale potem nastąpił nagły zwrot akcji. Przytrafił się X-Men Przeszłość, która nadejdzie. Taki jest film po polsku, po angielsku było Days of Future Past. To tłumaczenie jest dosyć interesujące. Ale tak czy inaczej, Logan cofa się tam w czasie, do swojej świadomości jego cofa się w czasie i od tego momentu zaczyna się zupełnie inna historia. Zatem wszystko, co wydarzyło się wcześniej, Geneza, wszystkie X-Meny, co tam jeszcze było, Wolverine z 2013, to wszystko idzie w diabły. I być może dobrze, jak nie wiem, czy wspomniałem, ale to nie były filmy specjalnie udane. Wolverine w ogóle nie miał szczęścia do tych. Geneza jest bardzo kiepsko oceniana, chociaż muszę przyznać, że ja oglądałem film w takim momencie, że on mi się wydał interesujący. Znaczy interesujący może nie, ale przyjemnie mi się oglądało. Ja w ogóle bardzo lubię postać Wolverina komiksową. I właściwie komiksową tak, kreskówkową nie. Kiedy byłem młodym człowiekiem, to było sporo filmów z właśnie X-Menów i to oglądałem z wielką fascynacją, ale on mi się nigdy nie podobał, ten facet w tych żółtych gajtkach. W komiksie, mimo że trafia mu się taki kostium, owszem, to jednak jest postać dużo bardziej brutalna, dużo bardziej taki prawdziwy, wkurzony koleżka, więc tak, ale zamykając tą historię. Zatem chronologia została straszliwie gdzieś tam popsuta, ale to chyba nie powinno nam przeszkadzać, nie? Więc Marvel może się bawić tą historią. Zresztą w ogóle komiksy Marvela i opowieści Marvela bardzo często dzielą się na światy i te światy są nawet rozpisane na numery. To jest wersje rzeczywistości, alternatywne rzeczywistości. Zatem historie, marvelowskie historie w filmach wcale nie muszą być spójne. Chociaż przyznam, że to, co ja widzę w Avengersach i tych bohaterach, których filmy powstają jakby w oparciu o Avengersów, czyli wszyscy ci, którzy tam występują, to są bardzo spójne historie. One się trzymają razem, widać, że te scenariusze są pomyślane, żeby się jakoś zazębiały do opowieści, co jest przyjemne. Dlatego przypuszczam, filmy Marvela ogląda się przyjemniej niż filmy DC. Te wszelkie Supermeny kontra Batmany, no teraz wyjdzie ta nasza Amazonka Wonder Woman, mam nadzieję, że to będzie dobry film. Wyjdzie film z Aquamanem, Justice League,
tak, Justice League, wszystko zaczyna do mnie powoli wracać i mam nadzieję, że twórcy z DC lepiej sobie poradzą w tej spójności. Zatem z jednej strony mamy Avengersów, którzy tworzą taką wspólną historię, z drugiej strony mamy X-Menów trochę poszatkowanych, no i mamy w tym wszystkim Logana, który jakby z każdą odsłoną jest coraz ciekawszą opowieścią, skończywszy na tej ostatniej. Ale opowiadałem wam też o alternatywnych wersjach rzeczywistości. Wiecie, skąd się bierze Logan i skąd się wziął ten Logan? Dlaczego on taki jest? No, przypuszczam, że głównie dlatego, że Hugh Jackman trochę się zestarzał. On już jest takim statecznym gościem, udowadnia po raz kolejny, że stary człowiek i może. Nie czytałem tego nigdzie, nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale historia Logana przypomina bardzo taką alternatywną wersję rzeczywistości, która jest zatytułowana, jakby objęta taką szeroką nazwą Old Man Logan. To są nowe komiksy, które pojawiły się już po 2000 roku. Nie wiem, czy to był 2006 czy 2013 nawet. Tak czy inaczej, to są nowe wersje tej historii i z wielką przyjemnością je sobie przejrzałem. One w internecie są dostępne w wersji PDF. I to nie wiem, czy to są wersje jakieś pirackie. Normalnie wystarczy wpisać w Google'ach Old Man Logan PDF i się wyświetla strona z komiksami. Można je sobie przejrzeć. Gorąco polecam, ponieważ one dają trochę szerszy obraz tego, co widzimy w Loganie. Dlaczego ten świat jest taki, jaki jest. I jak mówię, po raz kolejny, nie zostało to oficjalnie, jakby nie znalazłem oficjalnie tego potwierdzenia, może ktoś z was widział, ale Old Man Logan to jest historia, która dzieje się w świecie opanowanym przez złoczyńców, to znaczy te wszystkie potyczki Avengersów, X-Menów, jakby dobrzy bohaterowie polegli. Większość z nich zginęła. Mutantów na świecie pozostało niewiele, a Stany Zjednoczone zostały podzielone na dystrykty i dystrykty zostały opanowane przez ludzi podłych i złych, to znaczy tych złych złoczyńców. Tam różni bohaterowie, to teraz nie jest specjalnie, znaczy antybohaterowie. Amerykanie, znaczy w języku angielskim jest supervillain, jest superhero i supervillain. W języku polskim nie ma tak za bardzo, jest superbohater i co, super przestępca? No tak, super przestępca to słabo brzmi. Ale powiem wam, że te dystrykty, które występują w tej alternatywnej wersji rzeczywistości w Stanach Zjednoczonych, zostały podzielone na jakby w zależności od tego, który przestępca ma tam, sprawuje tam rządy. A to miejsce, w którym dzieje się akcja Logana, bardzo mocno przypomina dystrykt, który nazywa się Pustkowiami Hulka. Pustkowia Hulka, to właśnie Hulk nie był nigdy negatywnym bohaterem, ale właśnie przejął tą, widocznie był bardzo wytrzymałym bohaterem, bo nie dał się załatwić i odbił jakby ten teren. Chociaż jakby Hulk też, jakby skomplikowana historia Hulka jest w tej opowieści. Wybaczcie tę dygresję, ja się strasznie się rozgaduję. Polecam wam ten komiks oczywiście. Jeszcze powiem tak, że po tych pustkowiach Hulka podróżują wnuki Hulka. Skąd Hulk ma wnuki? No otóż jakby w tych komiksowych i wersji była jeszcze dziewczyna, która się nazywała She-Hulk, czyli pani Hulk, tylko że to nie była jego siostra czy jego żona, znaczy potem była jego żona. I z tego związku urodziły się dzieci i potem wnuki i te wnuki to była taka mafia, która jeździła po tych pustkowiach i robiła ludziom krzywdę, więc nie byli dobrzy jakby w tej całej opowieści, ale tego wszystkiego się dowiecie z komiksu, który opowiedziałem wam, jak go wyszukać w Google'ach, więc sobie spokojnie wpiszecie, spróbuję go dać do opisu. Nie wiem, czy mi się to, czy zapamiętam. No ale tak czy inaczej, no nagadałem się, rozgadałem się strasznie, trochę byłem mało konkretny, wybaczcie, ale chyba powiedziałem wszystko to, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, z nadzieją na kolejne interesujące filmy z tych przeróżnych uniwersów superbohaterów. Trzymajcie się, hej hej.